Dzień dobry. Witajcie. Zapraszamy Was dzisiaj na specjalny mikołajowy odcinek. A ten odcinek będzie poświęcony takim pomysłom mikołajowym. Myślę, że większość z Was ma problemy chociażby z wyborem prezentu dla drugiej połowy, która akurat ma w garażu oldtimera, albo może ten oldtimer będzie tym prezentem. I dlatego chcemy Wam podsunąć kilka fajnych, mamy nadzieję, że fajnych, no według nas fajnych pomysłów na prezenty mikołajowe, czy pod gwiazdkę, pod choinkę. Prezenty tak naprawdę mogą być różne. Mogą kosztować 50 zł, mogą kosztować i 5 milionów. Próbujemy dopasować się do tych dzisiejszych czasów. Jest ciężko, jest drogo, ale no kto nie lubi dostawać prezentów od Mikołaja? No więc Wam pomożemy w tym, w takim razie w tym wyborze i może Was natchniemy dokładnie jakimś pomysłem. Startujemy z takimi, tak jak Łukasz mówi, wybranymi dla nas, według nas, fajnymi rzeczami. Może macie już to w głowie, może dopiero teraz Wam podsuniemy ten pomysł. Lecimy. Dobra, to w takim razie ja zaczynam. Numer jeden. Numer jeden według mnie radio retro. Jeżeli ktoś ma na przykład stary samochód, starszy samochód i chciałby jeszcze mieć muzykę w tym samochodzie, to jest coś takiego jak radio w stylu retro, ale wyposażone w MP3, w jakiś tam, widzę, że nawet port USB, coś na kartę SIM? Kartę SD. Myślę, że to jest fajna opcja dla kogoś, kto na przykład ma jakiegoś starego Mercedesa czy starego Fiata i w środku nagle ma jakieś nowoczesne radio, a chciałby dopasować, nie? Do środek. Nie, to jest fajna rzecz. Zważywszy na to, że teraz tak, radio, jak mówisz, do Fiata potrafi kosztować Safari 5, Safari 6, stereo potrafi kosztować 600, 700 zł. Są drogie te radia. To radio retro faktycznie fajnie się wkomponowuje w dechę. No właśnie, a kosztuje chyba nawet niecałą stówkę, jak dobrze poszukamy. Po Twoim radiu kolejną propozycją jest książka Tomasza Szczerbickiego. Są to prototypy polskie, ale prototypy, których tak naprawdę chyba nie widział żaden z nas. Pomijam syreny, pomijam jakieś tam duże Fiaty w wersjach prototypowych, ale choćby nawet Fiat 125 Coupé. Słyszałeś o czymś takim? Nie, nie. No właśnie. A w tej książce dowiemy się, jak on wyglądał, co to był za samochód i więcej nie powiem. Okej, okay, myślę, że... Taka książka to jest naprawdę dla fana motoryzacji obowiązkowa pozycja. Aż sobie sam chyba sprawię na Mikołaja. Mogę Ci sprawić na Mikołaja. No, przeczytałeś już, tak? Prawie. A, no, to poczekam. Dobra, to w takim razie ode mnie taki zwykły chyba prezent, już nie tak jak książka. Ale każdy z nas, znaczy może nie każdy, bo wierzę, że są ludzie, którzy jeżdżą swoimi samochodami na co dzień, nieważne od pory roku, ale ogólnie jak jest późna jesień, zima, te nasze samochody stoją w garażach. A wiemy, że jeżeli samochód stoi w garażu, to akumulator szlak trafia. Lubi. Po prostu. Więc proponuję tak samo zakup jakiejś ładowarki do takich samochodów. Ładowarki do akumulatora, na przykład firma Cetec, to się tak czyta? Tak bardzo pisze, możliwe, tak bardzo możliwe. I firma Cetec o tyle jest fajna, od razu mówię, że nie mamy żadnych tantiemów w związku z tym, że promujemy jakąś daną markę, ale po prostu staramy się dzisiaj opowiedzieć Wam o czymś, z czym mieliśmy już jakąś styczność na żywo. Więc ta ładowarka jest o tyle fajna, że ma różne końcówki. Możemy na stałe przypiąć do akumulatora, także wystarczy nam tylko szybko złączka, żeby podpinać. Możemy tak samo podpiąć taką końcówkę jak do gniazdka zapalniczki i to jest super, na przykład, bo u mnie w motocyklu takim gniazdem się ładuje, więc też super sprawa. A po drugie ma tą symulację, tak? Ma symulację, ale wiesz co, ja używam, jak wiesz, używam go bardzo często, no ja tak mam, problem z alternatorem, więc jeździmy na zloty. No i nieraz Łukasz musi, lub Piotrek, którego nie ma z nami, musi tam użyczyć troszeczkę prądu. Cetec naprawdę daje radę, ze względu na to, że raz, że ma podtrzymanie, ma możliwość działania jako zasilacz. Czyli on nie ładuje samochodu, on po prostu trzyma cały czas ten prąd.
do tego wszystkiego ma funkcję rozładowania i ładowania odsiarczenia i później po kolei od najwyższego do najniższego prądu, później przychodzi na ten prąd stały, tylko na doładowywanie. Także może ten akumulator być cały czas podpięty. Może być. No a po druga, właśnie taka fajna sprawa, po drugie, jak te końcówki różne, że można je osobno kupić, bo ja sam dokupowałem osobno kilka takich końcówek właśnie do motocykli chociażby. Także to nie jest tak, że w zestawie to co mamy to tyle, tylko osobno możemy dokupować sobie różne końcówki. No spisuje się. Mm-hmm. Ładowarka naprawdę godna polecenia. Nie jest akurat nie z tych najtańszych, tak jak było obiecane, że jedziemy w dobre ceny, ale tutaj akurat nie cena idzie w parze z jakością. Lubisz majsterkować? Tak. A lubisz, nie wiem, składać coś, no, niekoniecznie origami, ale na przykład jakbyś dostał w prezencie samochód do składania, samolot, motor, cokolwiek. No to chętnie, pewnie. No właśnie. I tutaj są takie samochody do składania. Wygląda to mniej więcej tak, ale są i zupełnie inne te samochody. Są retro, nie retro, wszystko po kolei. I to jest naprawdę fajna zabawa. No myślę, że to chyba kilka godzin wycina z życia, nie? Oj, ja myślę, że składałem, to była chyba Toyota Corolla Carlosa Sainza i Ford Escort MK1 3,5 tygodnia. Ale z przerwami oczywiście. Aha. Ale naprawdę, jeżeli chodzi o to, o długie teraz wieczory, więc tak, najpierw do garażu, dopieszczanie przed sezonem Oldtimera, a później siadasz przy kominku i kręcisz Oldtimera tylko w wersji 1.28 skala. No, no właśnie, fajnie to wygląda na półce później, nie? Super. No, podobało mi się. To kolejny, namówiłeś mnie. Handlowiec urodzony. Dobra, to kolejny w takim razie, ja zostaję chyba przy tych bardziej praktycznych prezentach. I kolejnym prezentem to jest Multitools, czyli narzędzie w zasadzie do wszystkiego, bo kto ma stare auto, ten wie, że kiedyś nadejdzie taka chwila, jeśli już nie nadeszła, na to, że będą potrzebne jakieś narzędzia w samochodzie. Wszystkiego nie przewidzimy, wiadomo, ale możemy wiele naprawić właśnie takim Multitoolsem. Sam też korzystam z takiego narzędzia i na początku wydawało mi się, że to będzie takie tylko dla bezpieczeństwa, że na pewno mi się nie przyda. Bardzo szybko mi się przydało. Naprawdę jakaś głupota typu sparciały przewód obciąć, czy śrubkę dokręcić. Wszystko tu jest takie, co jest potrzebne. Wszystkie rodzaje śrubokrętu krzyżakowego przyda się, choćby nawet ściągnąć obejmę z chłodnicy, która wybuchła, bo zagrzał się samochód. Chociaż właśnie, i też miałem to. Miałem taką sytuację właśnie, że spadł mi wąż od układu chłodniczego. I jakbyś miał multitoola. I nie miałem multitoola i musiałem kilometr do Biedronki lecieć. Dobrze, że w Biedronce była akurat zestawy śrubokrętów serio. I rozkręcałem. Audycja nie zawiera lokowania produktów. Gdzie? Akurat była Biedronka. No więc w tej Biedronce akurat na szczęście kupiłem zestaw narzędzi. Duży zestaw narzędzi, żeby zreperować jedną rurkę. Co takim czymś by miał załatwione wszystko. Mówisz o praktycznych rzeczach, tak? Czyli prostowniki, ładowarki, multitoole i tak dalej. To wiesz co, ja ci coś powiem. Wyobraź sobie teraz, że jedziemy gdzieś, jest zlot, jest dużo samochodów, ale nagle akumulator padnie. Wolno mu, jest starym samochodem, nie? Mm-hmm. No tak się zdarza. No zdarza się. Zdarzy się też tak, że będzie nas tam garstka i na przykład nikt nie będzie miał kabli rozruchowych, ładowarki czy czegokolwiek. I co wtedy? I wtedy właśnie... Lina holownicza. A, to lina holownicza była dobra w PRL. Korba! Tak, ale nie przy naszych samochodach. Właśnie. One nie są aż tak stare. Czyż w prezencie dostać korbę? Korbę? No to tak, korbę, ale przenieśmy się trochę do tych dzisiejszych czasów. Dobra. I zaproponujemy takie coś. Booster. Z dużą mocą. To jest urządzonko jak powerbank. Zapinasz to do akumulatora i startujesz silnik. Podnosi silniki benzynowe, silniki diesla. Oprócz tego potrafi naładować telefon, ma latarkę w sobie. No fajne wszystko kombo. Wiemy. All in one.
ale naprawdę, booster z dużą mocą rozruchową, wiadomo, są, za, są malutkie, ale są i takie, które potrafią podnieść w dieslu, a w dieslu wiadomo, masz duży akumulator. No to ten booster potrafi podnieść taki silnik. Dobra opcja. No. Dobra opcja. To jest naprawdę dobra opcja, zważywszy na to, że to jest wielkości no, trochę mniejsze niż to pudełko. I naprawdę dużo umie. Mhm. I ratuje, ratuje. Tak jak ten twój multitool z twoją chłodnicą, tak u mnie, gdzie samochód rozładowuje tam alternator, coś jest problem, postoi chwilę i co wtedy? No to taka... No ani to korba, ani... No i telefon ładujesz, faktycznie to jest bardzo dobre też. Bo jak booster nie pomoże, a przynajmniej naładuje telefon, to można po pomoc drogową zadzwonić. No, nie widzisz. Jeszcze światełkiem poświecić. Jak dokładnie. No tak już o latarkach mowa, to ja polecam tak samo coś tańszego. Bardzo fajny, tani prezent. Myślę, że tak samo jeżeli ktoś z majsterkowiczów działa przy samochodzie, to wiemy, że nawet najlepsze światło w garażu, a czy przynajmniej ja tak mam, może mam już stare oczy, jednak przydaje się latarka czołowa. Chociażby do robienia czegoś wewnątrz samochodu, schylania się pod deską rozdzielczą, czy zaglądania chociażby pod maskę, też tak samo. I to jest bardzo fajna sprawa z taką latarką czołową. Także myślę, że chyba zdecydowana większość jednak ma, ale jeśli nie, to jest mega pomysł na taki prezent. Czego zabrakło, co powinno być tak naprawdę chyba na miejscu pierwszym? Pieska kiwającego głową. To jest dopiero gadżet. I taki piesek powinien być w każdym samochodzie. I to jest super prezent, taki wisienka na torcie, wrzucić takiego pieska kiwającego głową. Za tylną szybę. Za tylną szybę. No to Fiaty, Polonezy, Maluchy, to wszystko wszyscy właśnie mieli. Więc no. Piesek kiwający głową. A te pieski się pojawiły właśnie, są na internecie, można je kupić. Nastąpiła jakaś reaktywacja tych piesków. Chyba tak, chyba no, ktoś chyba złapał. Złapał bakcyla albo złapał po prostu to, że retro samochody stają się bardzo, bardzo, bardzo popularne. No i odkupujemy teraz takie różne ciekawostki i pchamy w te samochody to, co było. Tak. Dużo takich fajnych gadżetów jest, typu na przykład jakieś chociażby kubki termiczne, oldschoolowe, czy z jakimiś napisami, czy ramki bryloki na rejestrację, bryloki, albo na przykład też gałki biegów z zalanym samochodzikiem. Ale te, co były dawno, dawno temu. No tak, także, no. Także teraz myślę, że nawet jak wertowałem internet, to są specjalne sklepy, które zajmują się sprzedażą tylko właśnie takich retro gadżetów, takich tak, rzeczy. Są. Także naprawdę do wyboru, do koloru, kwestia chyba tylko wyobraźni i odrobiny cierpliwości w wyszukaniu. Albo po prostu wujek gogle i wpisaniu, nie wiem, prezent dla retromaniaka. Albo maniaczki. Albo maniaczki. Bo i są maniaczki. Ale teraz tak samo tak sobie pomyślałem, że na przykład nie mam pojęcia, nie bardzo mnie to interesuje, czy ten ktoś, kto ma dostać prezent ode mnie, ma tą latarkę, czy ma radio, czy nie ma tego radia, czy nie ma tego multitoolsa. Według mnie też najfajniejszym takim prezentem, bardzo uniwersalnym, który zawsze się 100% sprawdzi, to jest voucher na detailing. Autodetailing, tak. Tak, bo tutaj nie ma, że ktoś ma, czy nie ma, bo tutaj zawsze się przydaje. Autodetailing jest zawsze na fajny. Na wiosnę. Wyciąga auto z garażu, dostaje ten voucher w prezencie, także już się nie może doczekać. Umawia się i w tym momencie jest czyszczenie samochodu, pranie, polerowanie, nie wiem, wszystko. I to tak samo jest fajne, że to zależy tak samo od naszych finansów. Tak dobierzemy sobie pakiet, który możemy kupić temu. Możemy, tylko że weź pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Ktoś na przykład lubi sam to robić, więc też można komuś sprezentować. Są takie gotowe zestawy, czyli tam na przykład aktywna piana, wosk, jakiś dressing do tapicerki i jeden pędzelek, czy tam dwa, nie? Do felg, do no plastików tak, i tak dalej. Jest. I też można fajny zestaw skompletować detalingowy. No takiego, ale typu zrób to sam, autodetaling. Mm-hmm. Totalnie na zakończenie, jakby ktoś już nie chciał tych wszystkich detalingów, tych elektronicznych rzeczy, samochodów czy tam pojazdów do składania, książek do czytania, to zawsze dla kogoś, kto lubi majsterkować i lubi coś przy swoim tym pojeździe zrobić, to jest zestaw kluczy. Duży zestaw kluczy. Tak, no. Nasadowe, oczkowe, grzechotki, to wszystko naprawdę się przydaje przy takim tym. Można kupić taki jeden zestaw, gdzie ogarniesz wszystko w miarę umiejętności
jesteś w stanie takim zestawem zrobić. I to jest, myślę, fajne. Tak, to jest bardzo fajne. Mieć takie coś w garażu albo w samochodzie, w bagażniku. W zależności od tego, kto co ma, tak? Dokładnie. I jaki ma bagażnik. Jaki ma bagażnik, tak. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Chociaż trochę. Chociaż trochę. Także zachęcamy tradycyjnie do subskrybowania, bo to nas napędza, napędza nasz kanał. Cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Udanych prezentów mikołajowych. Pozdrawiamy. To było świetne. Tak.